A więc tak, siódmy odcinek kariery Tottenhamem, no i Brazylią, można też powiedzieć. Siemanko z systemem do 3-2-1 i teraz kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj pierwszy mecz Pucharu Narodów Ameryki Południowej. Tak jest. No i mamy fazę grupową. Pierwszy meczek, spokojnie możemy zagrać. Nie oszczędzać sobie piłkarzy, bo może z wyjątkiem paru piłkarzy tutaj możemy dać Marquinhosa, no i to tam wymienię skład. Zresztą to nie jest ważne. A więc lecimy z meczem. Ja mówię oczywiście mecz z Wenezuelą, to jest tak proste spotkanie, że możemy sobie przesymulować Danilo z kontuzją. To jest bardzo zła wiadomość, bo nie mamy prawego obrońcy. Ajajaj. A na mecz z Meksykiem wyjdziemy w takiej 11, to najbardziej zagrałem na lewym skrzydle. Mecz już z Meksykiem zagram, ponieważ no to już jest poważniejsze jakby. Ale i tak legendarny, myślę, że poradzimy sobie mimo wszystko. Chociaż zupełnie nieważne. A więc gramy Casemiro, tutaj błędy w defensywie Brazylii. Ale ratuje nas Ederson, no fatalnie tutaj, jak widzimy, zachowali się Brazylijczycy, no ale na szczęście mamy świetnego golkipera. No choć tego nie udowodnił w meczu z Realem, ale już nie będziemy wracać do tego. Tutaj Brazylia leci z odsieczą, świetna kontra, Jesus! I mamy 1-0 w 10 minucie. Jesus, indywidualna akcja, wyprzedził obrońców, bo strzelił tak, że bramkarz nie miał nic do powiedzenia, w lewy róg bramki o czoły. Ale to nie znaczy, że Meksyk będzie tutaj próżnować. Nie, nie, niestety tutaj błędy obrony znowu, ale na szczęście Ederson broni. Świetnie. Ale już w 49 minucie nie było już tak świetnie. Tutaj zamiast Firmino wybić tą piłkę, to przyjmuje to kurde na lewą nogę, zamiast wypierdzielić tą piłkę daleko od bramki, to on przyjmuje i Bruziela teraz. Tak. Czy tam Bruziela, Briella. W każdym razie Meksykanin. Ofensywny Meksykanin, tak bym to powiedział. Ale tutaj Neymar. Brazylia, finezyjny strzał, ale o czoła, w świetnej dyspozycji. Tutaj mamy 73 minutę. Neymar, ależ to zrobił Brazylijczyk, o to chodziło, świetnie. Jesus do Neymara, który zamknął tu akcję idealnie. Tutaj jeszcze rozpaczliwe wślizgi Meksykaninów, a o czoła nawet nie dotknął. O tutaj ten Brizuela, ktokolwiek. To jest, strzelił ładną bramkę, można tak trzeba przyznać. No i co? Kolejne 3 punkty zgarniamy. 6 punktów, mamy już pewny awans chyba w grupie, jeżeli to nie są jakby rewanże. No i co? No czeka nas kolejne starcie, tym razem z Kolumbią. Ale no Kolumbia jest na drugim miejscu, tak? To warto byłoby ten mecz mimo wszystko zagrać. Uwaga, Kolumbia atakuje bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Duvan Zapata i mamy 1-0 dla Kolumbii. Źle to się dla nas rozpoczyna, bardzo źle. Ederson też to tak puścił. Mógł się lepiej postawić. No ale Kolumbia nie przestaje atakować. James, błąd Marquinhosa, James, no masakra. No i po tej akcji już wiedziałem, że Brazylia nie wygra tego meczu. James Rodriguez, no po prostu wjechał jak w masło w obrońcu, po prostu bardzo źle gra obrona ogólnie cały czas Brazylii. Bardzo źle. Nic nie umiałam, ale tutaj pierwszy strzał na bramkę Brazylii dopiero w 30 którejś tam minucie. Wow, i gol. Co tu się wydarzyło właśnie? Ja chcę to zobaczyć. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. No nieźle Kolumbia to rozegrała. Podanie do Ariasa. Arias, co oni tu klepią?
Wybicie, Arias, wylew, ospina przepycha gościa. I Arias jakimś cudem tak wykrzywił nogę, że wyszło. Jen, masakra po prostu. Jeszcze golek tam, jakiś tam. Jeszcze pokażę wam to. Po prostu tak strzelił. Fajnie, nie fajnie. Tamten mecz do zapomnienia, ale i tak jesteśmy, proszę państwa, w ćwierćfinale, ale z USA. No i koniec sezonu, wtorek, 30 czerwca, koniec sezonu, jeszcze zobaczmy tutaj. Powiadomienia 9 aż. Wow. Aha, zawodnik wraca z wypożyczenia, Clerk, Eoma, Lawrence, Marsh, Trajcej, Sterling, Georgi, Luke Amos, Walker Peters, co jest? Ja cię kręcę, ile tego? Nie no, mega dużo wypożyczeń. Tutaj jeszcze mamy u góry informacje, koniec wypożyczenia. Lo Celso i nie ma. Nie ma już Lo Celso. Ale cóż, ja po prostu staję na nic innego jak kliknąć. Koniec sezonu. Wtorek, 30 czerwca. Ocena zakończenia sezonu. W związku z zakończeniem sezonu władze. Chociaż nie udało się zrealizować wszystkich. Nie udało się osiągnąć wszystkich celów, ale i tak są zadowoleni, więc. Dalej! Drugi sezon. No ale kilka minut potrwa, zanim on się zaktualizuje. A więc, gdy mamy szeroką kadrę, oczywiście możemy zagrać na turnieju przedsezonowym. No i tutaj mamy fajne turnieje. Argentyna, Brazylia i Australia. Puchar Elite Azji, Puchar Mistrzów i Puchar Las Americas. No i tutaj mamy fajne kluby. Tutaj to jest trochę za ciężkie, myślę, że wyjdziemy to albo to. No i tutaj mamy naprawdę równe dość sobie kluby, a tutaj też, no i chyba wezmę to, bo dlaczego nie, bo dlaczego nie, a dlaczego nie. Jest Bayern, można. A teraz gramy i tak z USA ćwierćfinał, więc to tak. Najpierw dodamy ćwiczenie. Więc mamy początek sezonu, okno transferowe oczywiście już otwarte, więc naprawdę bardzo mnie to cieszy. Czekajcie, jak to wyregulować, żeby było ładnie. Tak wygląda ten skład. Kurde, znowu coś źle. Rozpoczął się sezon, ale i tak gramy jeszcze chwilę tą Brazylią. Musimy się pomęczyć, w cudzysłowie, reprezentacją Brazylii. Mam nadzieję, że ćwierćfinał z USA wygramy i to spokojnie. Chcę zapisać zmiany w tym składzie. Oczywiście, że tak. Tylko czemu to jest Puchar Ameryki po południowej, a gra tu też USA? Co? Dziwne. O, świetnie. Chyba się gra zacięło. Wow. A jednak nie patrzcie. Ćwierćfinały tutaj był Urugwaj, Peru, USA, Brazylia, Argentyna, Ekwador, Kolumbia, Chile. Okej, okay, fajnie. Przyjemnie, tutaj mamy trzy grupy, jak widać. Może musiało się dołączyć. Po prostu wszystkie reprezentacje było, bo jak pamiętam, to był Katar. Jak w prawdziwym futbolu był Katar i Japonia w tym South America Cup, a tutaj jest USA i oczywiście Meksyk. Więc tak to będzie wyglądać. Gramy oczywiście mecz, ale chyba na klasie światowej sobie pozwolę, bo tak. No bo trochę już dla mnie ten regedar jest za trudny. A my mamy w biurze aż 200 milionów na najbliższe transfery, więc myślę, że naprawdę zespół zostanie poważnie wzmocniony i że kupimy sobie jakiegoś Ramosa do środek obrony, żeby naprawdę ładnie. Czemu oni mają, oni są tacy niezadowoleni? No nie wiem. Mam w każdym razie dużo zawodników, ponieważ
Wrócili z wypożyczenia. A więc jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i co? No i gramy z USA. Pierwsza akcja meczu z USA tutaj. Marquinhos, groźny wcisk. No i według sędziego to jest czerwona kartka. Ja bym nie powiedział, moim zdaniem to jest tylko żółta. Moim zdaniem to trochę przysymulował zawodnik USA. No ale sędzia był innego zdania. No i niestety czerwona kartka w pierwszych minutach do Brazylii. A tutaj już druga połowa meczu, 58 minuta. Pulisic, no i Ederson mógł zrobić więcej w tej sytuacji. Za bardzo odsłonił bliższy róg, tak jest moje zdanie. Były też źle zachowania, złe zachowania obrońców, no ale Ederson zdecydowanie lepiej mógł się zachować w tej sytuacji. I na ten moment Brazylia odpada, tutaj Neymar, 73 minuta, Neymar, no i Frey. Chciałem uderzyć mocno przy słupku, przy bliższym słupku, ale oczywiście Neymar musiał strzelić w środek, no ale też trzeba docenić dobrą interwencję Freya. Ale tutaj już jest 79 minuta, Richarlison, nareszcie pada gol. Richarlison na 1-1. Wow. To już myślałem, że Richarlison nie trafi, ale na szczęście Frey był blisko, ale nie dosyć blisko, żeby uchwycić strzał Richarlison. A tutaj jeszcze 76 minuta meczu, Richarlison, no i znowu kapitalnie interweniuje Frey. Ale za to w 105 minucie, bo była dogrywka, Neymar z rzutu wolnego, Neymar gol! Samo okienko bramki Freya i USA przegrywa już z Brazylią 2-1, ależ comeback po czerwonej kartce Marquinhosa. To Brazylia. I tak wychodzi zwycięsko z tego pojedynku, proszę Państwa. A więc jednak USA zostaje pokonane przez Brazylię. Brazylia w półfinale Pucharu Ameryki Południowej. A my mamy ofertę transferu Tananga. Ja się tam trochę potakuję. Ponieważ możemy zlecić tu ofertę. Nieco coś nie od kwoty, może żeby zacząć od kwoty. Tak, taka kwota jest wystarczająca, myślę. Po prostu nie sprzedawaj za mniej niż ile on jest warty. Nie no, nie sprzedawaj za mniej niż, na pewno nie mniej niż za 7, no błagam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to jak widzicie, tutaj mamy ofertę za jakiegoś Katera Vickersa, który mi nie jest potrzebny, oraz za Bowdena w pożyczenie, więc wam tego nie pokazywałem, bo to jest bez sensu. I czas na mecz półfinałowy z Urugwajem. 7 lipca gramy na wyjeździe znowu. No to gramy. Pierwsza akcja tego meczu Brazylia i muszę wam powiedzieć, że chyba nie ustawiłem dobrego poziomu, chyba grałem na legendarnym, a jak wiecie, to już jest dla mnie za mocne. No ale tutaj, wbrew pozorom, dobry strzał Neymar. Ale teraz muszę już bronić Ederson w 21 minucie. Wdarł się w porę karny Valverde, Ederson świetny. I tutaj kolejna sytuacja w Urugwaju, już widzicie, że napór jest dość duży, Laxalt. No i Ederson, ładna interwencja. Ale w 41 minucie Laxalt dopiął swego, świetna wrzutka. No i Ederson bez szans. Ale problemów nie koniec. Tutaj kolejna akcja Urugwaju. Sidleiro, który nawet nie ma prawdziwej twarzy, jak widziałem w powtórkach, to masakra, to strzela mi gola, masakra. Teraz już widzicie, że jednak zły poziom ustawiłem dla siebie. Muszę ustawić koniecznie, żeby był cały czas klasa światowa. Znowu Ederson, świetna idea. No i tutaj Urugwaj. No po prostu świetne zachowanie Paulisty. Jakbyś, kurde, nie mógł tego... Musiałeś się popisać przewrotką, nie? W tak ważnym momencie, no kurde! Sędzia dzisiaj też nie był po mojej stronie, fakt, tutaj mógł być rzut karny, ale i tak padł gol, ale po prostu w tylu sytuacjach sędzia był po stronie Urugwaju, że głowa mała. No i Arderro tutaj też bez prawdziwej twarzy trafia, wow.
A jeszcze tam dwa gole z Urugwaj gówno. 6-0. Oj, tutaj koniecznie muszę ustawić, żeby była ta klasa światowa, bo to ma. Nie mogła to być klasa światowa, autentycznie. Na bank to nie była klasa światowa. Masakra ten wynik. Bez komentarza, dobra. No, wpadki takie zdarzają się, nie wiem, przecież wygrali Niemcy z Brazylią. No i przecież wiadomo, dużo takich wpadek miały dobre drużyny, więc nie załamujmy. Tutaj jak widzimy, Bowden został wypożyczony do Sheffield, a tutaj ten zawodnik najprawdopodobniej zostanie sprzedany. Mecz o trzecie miejsce z Kolumbią już sobie przesymuluję, bo naprawdę już mi się wszystkiego odechciało, jak widzimy, wtedy Argentyna została w finale. No i tutaj ten skład myślę zmieni Artura zdecydowanie. Wejdzie Fabinho oraz damy szansę może Viniciusowi, który mało grał. On ma dość dobry strzał, więc zafirmuję, no myślę, że to będzie dobra opcja na ławeczkę. Zamiast właśnie Artura wskoczy Roberto, Bobby Firmino. No i jeszcze Thiago Silva mało grał, więc może za Fernandinho będzie to dobra opcja. Tak, chcę zapisać zmiany w tym składzie, no i lecimy z przesymulowaniem meczu o trzecie miejsce. Naprawdę, już nie chcę męczyć buły z tą Kolumbią. Rozgrzewka, no i zobaczmy. Brazylia 4-0. No, mogę przesymulować w ogóle te wszystkie mecze. Bez sensu grałem tak naprawdę wszystkie z nich. No i muszę w ustawieniach sobie zrobić tak, żeby właśnie. Gdzie to jest? Ustawienia. Widzimy. No, legendarny, więc trzeba tutaj klasę światową. Ale to nie, chyba byle jaka piłka w zasadzie może być. No i lecimy dalej. Ten piłkarz został sprzedany. Mamy ofertę wypożyczenia Gazinaga. Tutaj zobaczymy, co tu. Bo tu mamy jakieś transfery. No i spróbuję to ogarnąć. Gazinaga jest mi bardzo potrzebny. Odrzucimy jego ofertę, bo no nie ma pójść na wypożyczenie. Nie o to chodzi. Tutaj mamy ofertę transferu do Xamas. No i no, odrzuć ofertę, bo on jest i tak w tamtym. I Tananga. To możemy porozmawiać już osobiście, ale to wam powiem za ile wyjdzie. Gramy turniej przedsezonowy. Dzisiaj postawię na taki trochę dziwny skład, bo tutaj oczywiście mamy nasze gwiazdy. Nasze przyszłe gwiazdy, mam nadzieję. No i takich większych gwiazd to nie mamy. Z Mönchengladbach gramy, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wygramy ten pierwszy mecz. Oj, nie no. Słabo, słabo. Słabo, panowie. Teraz gramy z Napoli. Z Bayernem może sobie zagram, zobaczę. No, w kwestii wyboru kapitana to nas nie obchodzi. Zagramy troszeczkę mocniejszym składem. Za Winksa wejdzie Valverde. Za Marsza wejdzie Skip. Za Sterlinga wejdzie Origi. Za Hintza wejdzie Walker Peters. Rose tutaj oczywiście zagra, tylko dlatego, że po prostu jeszcze potrzebuje on jakby gry, bo to jest zawodnik na wypożyczenie, więc chcę zobaczyć, jak się spisze. No i co, Napoli też symulujemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wygramy. Jeżeli przegramy, no to z Bayernem nie ma sensu grać. Zobaczmy. 2-1, bardzo dobrze. Sesenio Origi z brameczkami. Ładnie, ładnie. A teraz czas na transfery. Trochę transferów. Nigdy nie zaszkodzi. Argentyna, tak. Oczywiście, nikogo więcej tu nie wezmę. Czy możemy
przekazać mu, gdzie ma dalej iść, no i tyle. A więc Tanaka został sprzedany, ale dlatego, że nie mam obrońców, czas zobaczyć, ponieważ mamy duży budżet transferowy. Jak widzicie, tutaj właśnie budżet mam 200 milionów, więc dziś soczyste wzmocnienie obrony. Nie wiem, czy to się uda. Nie mam pojęcia, czy to się uda, ale wchodzimy. Virgil van Dijk. Wow, zobaczymy, czy mi się uda go kupić. Okej. Okay. Gość jest warty 85 milionów. Ja dałem ofertę 100 i oni mają jakiś problem. Okej, okay, no to w takim razie Valère Germain, nasz kochanek. Zobaczymy, jak to z nim. Myślę, że po prostu wymienię się. Nie, no to jest takie błahe pieniądze, że po prostu to no 6 milionów, tam 6 dajemy i jazda. Albo wymiana jakaś piłkarzy, nie wiem, damy jakiegoś do jakiegoś zawodnika. Nie, ale już się nie dam. A to nie wiem, kto tam nie jest potrzebny. Na przykład taki Oliver Skip, no zobaczymy, ile będziemy mogli się dopłacić. Napastnika lub środkowego obrońcy, okej. Okay. Okej, okay, no fajnie, jakiegoś Ayomy się pozbędziemy, niepotrzebny, a to jest zupełnie piłka. Zapomnę inną kwotę, wystarczy. Naprawdę. Fajnie, bo Germain prawdopodobnie do nas w tym momencie dołączy, bo to nie jest naprawdę dużo. To jest naprawdę co? Masz jakiś problem? Czemu masz problem? Teraz się zgodzisz? Co za gość? 5 milionów czysta oraz jakiś tam obrońca. I Germain do nas dojdzie. No, wynegocjujemy warunki. Subcio. Germain przychodzi do Tottenhamu Hotspur. No i tyle. No więc w takim razie może Clement Lenglet, jak nie Varane, to Clement może się zgodzi na przejście do nas. Wystawiam tam, ile to może, 70, nie no, jak 65 i pękają, to będzie bardzo dziwne. Tym bardziej, że to jest Barcelona, haha. Mogę się, nie, jakieś myśli, czekaj, to są miliony, co jak, jestem głupi, tu są miliony. Co ja robię? Nie, ja totalnym debilem. Może tak samo na Van Dijku to zrobiłem, nie wiem. Ale na 74 miliony dalej, no to myślę, że naprawdę... Co? Bez kitu, co jest grane? Czemu aż tak dużo? 82 miliony i... niestety, ja się zgadzam. Okej. Okay. Że nie jest to jakaś świetna oferta, ale porozmawiamy o jego pieniądzach. A więc Ilon Gle przechodzi do... naszego zespołu, no i to wygląda przyjemnie. Przyjemnie to wygląda, naprawdę. No i co? No i myślę, że... czas... na zagranie meczu z Bayernem Las Americas. A zobaczymy, czy to wyjdzie. Jeżeli nie, to trudno. Ustawiam tutaj sobie może troszeczkę lepszy skład. Chociaż no... czy Fegan Walcott może być? Na całe życie go weźmy kogoś. Niech to będzie Żenmę, bo w sumie czemu nie? Klerk może tutaj sobie śmigać. Nie wiem, czy Sesseniona kogoś nie dam, na przykład takiego. To by się tu mógł pokazać z bardzo ładnej strony. Zobaczmy, co. Gdzie ten Worlds może grać? No i niech będzie ten Worlds. No i Valverde też możemy zmienić. Widzimy się w meczu już w sumie. Tam jakiś składzik wezmę. Zgramy mecz z Bayernem. Zobaczmy, jak to się rozwiąże. Leglet to brakuje. Słówek Willera. Na nasze szczęście. Tutaj kolejna sytuacja Bayernu. Monachium jest Goretzka. Goretzka, świetna płaska piłka. I to jest gol. Thomas Miller na 1-0. A tutaj kolejna sytuacja Bayernu. Uwaga, słupek, kolejny słupek i Miller z główki. No nie. Ja cię kręcę. No popatrzcie na to. Co tu się wydarzyło właśnie?
No ja nie mam pytań po prostu, nie no, szok. Wychylmy sobie tą gałkę, tak? Zobaczmy. Bo zwolnione tempo jeszcze dam. Zobaczmy. Pierwszy strzał. Aha, to broni Gazaniga i piłka się odbija. Nie Gazaniga, Whiteman jeszcze piłka się odbija od nogi. Tutaj nożyce. Piłkę od słupka i od głowy Whitemana. Super. Dalej piłka leci do góry. I Miller wygrywa główkę z Lengletem. Wow. Następna sytuacja. Germain. Tutaj kręci. Jakiś tam zawodnik, ale mamy bramkę. Następna sytuacja. Tutaj szansa. No i jak tak będzie się zachowywać? Szybkowy pomocnik defensywny do Hamu to na pewno nie będzie miał szans gry. Chyba masz. Marsz. Bo naprawdę fatalnie tutaj przyjął piłkę, oddał po prostu za darmo Thiago, a on no, piękny sposób wykończył. Tutaj kolejna sytuacja. Bayern Monachium 3-1 już jest. No i na szczęście fatalnie się zachował Mohamed. Ale my już w 68 minucie mamy taką oto sytuację. No świetnie, no. Po prostu obrona Tottenhamu zachowała się kapitalnie. No i co? No i chyba koniec z turniejem przedsezonowym. Tak naprawdę, no ja nie wiem, co by się tu musiało się stać, żebyśmy wyszli z grupy. No, na pewno musiałoby wygrać Napoli, ale tak, żeby bilans był taki, żebyśmy wyszli z grupy. No ale. Ale nie, ale nie. No i co, zróbmy treningi, dodajmy jakiegoś zawodnika, jak to będzie Valera, że mają. Będzie gry ofensywny adept, no i będziemy to sobie symulować ładnie. Dobra, Georgiu będzie przychodzi, no dodaję sobie tych, co wrócili z wypożyczenia niektórych do listy transferowej, bo oni mi nie są potrzebni, rozwinęli się tak jak chciałem, więc no po prostu nie ma to sensu. Oferta transferu Winks, okej, okay. To będzie ciekawe. O 10 milionów więcej, no i super. Ale tu mamy ofertę transferu Winksa do RB Lipska. Więc no zobaczymy, z którym klubem się dogada. Właśnie Harry Winks. Zobaczymy, zobaczymy. Ale tu musimy 45. Ja nie wiem, mniej niż Arsenal zaproponował, bo to będzie bez sensu po prostu. 41 i koniec. Ale mamy ofertę transferu Jana Bednarka do Manchester United. No nie, on jest nam potrzebny. On jest nam za bardzo potrzebny, żeby do Manchesteru mógł iść. No tutaj widzimy ofertę transferu Bednarek. Kurczę, no na razie ustajemy same oferty, ale już kupiliśmy przecież Germain, kupiliśmy Longley i nie wiem, co jeszcze będzie potrzebne. Dobra, dostępny raport o junior. Jak widzimy, Wings został sprzedany, a Trajce nie zmieni barw klubowych, więc o, mamy w ogóle treningi dostępne, a Bennett jest coraz szybszy. Ojoj. Pogba do Manchester City. No to jest kusząca oferta. A tu musi być zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej od Manchester City. Nie wiem, czy zrobią to, czy się zgodzą, no ale no to jest zdecydowanie za mało tamta oferta. No nie, no nie, nie. Jakby co, to jeszcze mogę stówkę. Stówka, ale to jest po prostu. Już i tak naciągane. Mniej niż stówka nie zapłacę. Może jakby się to naciągnął trochę, ale. No nie. Zobaczmy. No nie, no to fajnie, ale. Nie. W takim razie nie. Nie zdołał. Nie, nie.
nasz, no nie wiem, no ale nie zdołaliśmy dość. Ali, co jest? Zobaczmy teraz. Aliego, masakra. Ile oni, ja ich nie mam na liście transferowej, serio. Jakby, no, nie wiem. Jeżeli do nich przyjdzie za 80 milionów, to będzie trzeba uzupełnić braki po Alim. Oj, oj, oj. Się zastanawiam, czy będzie kupić Karima Benzemy. Ja cię kręcę. Masakra jakaś, nie? Zatrzymajmy, bo tutaj już treningi. Ale masakra. Dobra, Ali i Giorgio został sprzedany. Trajce oczywiście nie. Bo jakby inaczej. Oczywiście, no. Rozważy twoją prośbę. Rozważy twoją prośbę, oczywiście. No i co, ale to tutaj trzeba się wzmocnić, bo fajne mamy kadry, nie no. Mamy trzech bramkarzy, czterech w zasadzie, oni są wystarczający. Lewa obrona, okej. Środkowa obrona, zaklepana, już mamy Sancheza, Foyta, Bednarka, Lingleta, więc wszystko dobrze. Prawa obrona jest. Jeśli chodzi o pomocników, mamy tutaj Sissoko, Valverde, Fernandesze, Pogba. No jest ich trochę, jest ich trochę. Nie potrzebujemy więcej chyba pomocników. Jeśli chodzi o skrzydłowych, mamy Sona, Beneta, jest też Sessegnon. No i jest Bale, Harry Kane, Germain. No nie wiem, czy będzie. No, trzeba kogoś kupić za tego Aliego, nie? Jakiegoś typowego SPO. No zobaczymy, zobaczymy, kogo bym się tutaj skusił. Bo naprawdę potrzebujemy, potrzebujemy. Myślę, że dobrym uzupełnieniem luki po Alim będzie Antoine Griezmann, który będzie mógł pewnie zagrać też na SPO. No, wypożyczenie raczej nie, 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 nie. Oczywiście, zaproponuj kupno. Nie, nie, nie. Anuluj, poczekać. I on jest warty. Wartość. Tak. Wartość 60 milionów, to zaproponuj kupno. Nie, zacznij rozmowy z klubem. Zobaczmy, może za 80 milionów się zgodzą. Nie sądzę, ale. No. No to tutaj zobaczymy. 100 milionów i mamy Griezmana. Jeszcze tylko negocjacje, ale to tam easy. Kluczowy, 3 lata, bez klauzuli. 400 tysięcy tygodniowo i 300 premii za podpis. Świetnie. Griezmann jest już w naszym zespole. Takim składem wychodzimy, proszę Państwa. Na mecz pierwszy, ligowy, ale oczywiście go sobie przesymulujemy. No i weźmy udział jeszcze w konferencji. No i teraz symulujemy mecz z Southampton, dawnym klubem Jana Bednarka, bo już oczywiście w tej karierze nie jest. I jest, wygrywamy Bednarek i Bejwer. Weszli na boisku Kane z dwoma bramkami, jeszcze dołożył ją Griezmann. Super, super, super. Bardzo się z tego cieszę. Miała być oferta Sir Sanchez do Manchester City, ale nie, nie, nie. On jest tak dla nas ważny, że na nic się nie godzimy. Na nic. Jesteśmy na drugim miejscu w tym momencie, no ale to wszystko się może zmienić. Znowu jakaś oferta. No nie, no idź, kurde, ty trajceju jeden. Zaakceptuj. Rose 7 milionów. Zleć. Zacznij od kwoty. Dobrze. Nie sprzedawaj za mniej niż 9. Zastosuj. Dalej. Ja cię kręcę, ale masakra. Everton tutaj widzimy. Gramy z Evertonem. Biuro. Pożyczenie Foyt do klubu Bologna. Dobra, możesz iść, bo nie potrzebujemy cię aż tak.
Dalej. Ja chcę już grać z tym Evertonem, kurde. Newcastle jest na pierwszym miejscu. Co jest? Czemu? Dobra. W każdym razie gramy z Evertonem. W zasadzie symulujemy mecz. Trajcy znowu nie zmienia. To jest takie coś. Dogadałem się, okej. Okay, fajnie. Akceptuj ofertę, super. Tym razem mecz z Evertonem, nic nie zmieniamy w składzie. Wyszło bardzo dobrze z Southamptonem. 3-1 wygraliśmy i teraz. Everton 3-0, są dwie bramki, Pogba i jedna. Świetnie. No, oczywiście, Clement Longley musi być kontuzjowany na 2 miesiące. Ładnie. Tutaj mamy trening, jak widzimy. Nie możemy sprzedawać obrońcy. No, no masakra po prostu. Jak ja jestem zły teraz, że Longley dostał kontuzję. Po prostu zły. Leicester jest na tyle zawodowy, więc gramy mecz z nim. Ale masakra, no po prostu masakra, jestem zniesmaczony po prostu, zniesmaczony. My spróbujmy kupić Vidala, ponieważ może grać na SP, SPD i SP. O! Nie wiem, może wypożyczymy go, no nie, nie, nie. Ale zaproponuj kup, no Vidal, nie jesteś zbyt drogi, więc myślę, że się uda. A myślę, że tym transferem skończymy dzisiejszy odcinek, więc po prostu go wylicytujmy, no i fajnie. Aha, 25 milionów i easy. Okej, 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 fajnie. I teraz jeszcze go wylicytujmy i będzie już w ogóle kapitalnie. 200 tysięcy tygodniowa, jakaś tam beznadziejna premia za podpis. I Vidal. Zawodnikiem Tottenhamu Hotspur. No i co? No i trzeba będzie tego Lingleta zastąpić. No i cóż, no i trudno. No i trudno. Będzie grać Bednarek, będzie miał więcej gry. No i za Fernandesza oczywiście wejdzie Arturo Vidal, który naprawdę zapowiada się dość dobrze, tylko to tempo będzie trzeba mu trochę podboostować, jak to się mówi. No i co? No i dajemy jakiegoś środkowego obrońcę. Na przykład to będzie, kurde, nie mamy środkowego obrońcy, trudno. Wejdzie tutaj Origi. Do zobaczenia! Cześć!